Otóż przestańcie udawać, że chodzi wam o dobro Europy. Ten projekt traktatu zrobiony jest według paragrafu 7 niemieckiej umowy koalicyjnej. Mianowicie ma powstać państwo europejskie, bo jak tam czytamy, Niemcy muszą wziąć większą odpowiedzialność za Europę. Ja wam przypomnę, że za każdym razem, kiedy Niemcy chcieli wziąć większą odpowiedzialność za Europę, kończyło się to katastrofą dla Europy i dla nich. A dziś idziecie przetartymi ścieżkami. Poprzednie katastrofy zawsze zaczynały się od ideologii walki z chrześcijaństwem, państwami narodowymi i rodziną. A co my mamy w tym traktacie? Oprócz odwołania się do manifestu komunistycznego, co samo w sobie jest hańbą, mamy tak. Zamiast chrześcijaństwa masową migrację szariatu, likwidację państw narodowych i zastąpienie rodziny słowem gender. Nic się nie uczycie z historii. Prowadzicie Europę do kolejnej katastrofy. Europa przez was każdego roku jest słabsza militarnie, gospodarczo i tożsamościowo. A wy proponujecie dokładnie więcej tego, co nas zaprowadziło w to miejsce. Stop temu szaleństwu.